Cześć, zapraszam Was do odcinka o treści romantycznej, mianowicie zbliżające się walentynki. Oczywiście nie może zabraknąć czegoś na słodko. Czegoś nie może zabraknąć z czekoladą. I czegoś nie może zabraknąć oczywiście w kształcie serca. Dzisiaj zrobimy czekoladowe ciasto z kremem różanym w polewie czekoladowej. Poprzedniego dnia już sobie upiekłem tutaj taki biszkopt kakaowy, taki jak robiłem w przepisie, możecie zajrzeć w linku pod spodem. Przepis na piernik kolorowy na święta i nie tylko. I tam właśnie pokazywałem Wam, jak robić takie biszkopty w kształcie koinek z taką różnicą, że dodałem tutaj jedną łyżkę kakao więcej i troszeczkę mleka w celu rozrzedzenia, bo jakby nie patrzysz, kakao też jest zagęstnikiem. W związku z tym, jak mówię, już mam tutaj takie ciasto właśnie w kształcie serca, już mogę nawet je wyjąć tak bezpośrednio. O! Mam takie ciasto w kształcie serca. W takiej silikonowej ferencie upiekłem, też możecie znaleźć w jakiejś sieci handlowej. Tak samo jak te choineczki. Kolejna rzecz, jaką się zajmiemy, krem różany. Mam tutaj 150 g miękkiego masła, co jest bardzo ważne. Masło już wcześniej ma taką już konsystencję. Już wyjmowałem wcześniej z lodówki. Ok. I przesypuję do tego 150 g cukru pudru już wcześniej przesiewanego. Co zadecyduje, że ten krem będzie różany? Za chwilę się przekonacie. Na razie pomieszamy sobie masło razem z cukrem pudrem na 1 l masę. Też mógłbym to mikserem robić, ale na razie nie chcę, żeby ten cukier pudra wszędzie mi latał po całej kuchni. W związku z tym po prostu robię to ręcznie. Mamy już dobrze pomieszane masło razem z cukrem pudrem. Musiałem troszeczkę czasu poucierać sobie, ale w końcu mi to się udało. Cała tajemnica polega na tym, że teraz dodaję specjalną wodę różaną. Możecie gdzieś ją znaleźć na półkach z orientalną żywnością. I tutaj mam jedną łyżkę takiej wody, którą właśnie wlewam do masła z cukrem. Na razie pomieszam. I teraz dodaję czerwony barwnik. Może być też różowy, ale ja mam czerwony. I tak pomieszanie z tą jasną masą spowoduje, że ta masa stanie się nieco taka malinowo-czerwona. Teraz dodaję barwnika według uznania. I coś możemy pomieszać. Pięknie pachnie różą. Już piękny powstał kolor właśnie. O coś takiego mi chodziło. Dobrze, mamy już gotowe krem w ten sposób, w związku z tym teraz serdeńko. Możemy teraz postarać się, jak tylko można, przekroić wzdłuż na pół. Będziemy to robili ostrożnie dosyć, bo to ciasto jest delikatne po pierwsze. Nawet wezmę mniejszy nóż. Będzie mi łatwiej się później dostać jakby do środka. Pierwszą połówkę naszego serca już włożyłem do foremki. Na spodnią warstwę właśnie możemy już przekładać nasz kremik, już dobrze wymieszany. Różany, różowy, jak zwał, tak zwał. Możemy już go nakładać i już powolutku rozmarowywać go. Spodnią warstwę posmarowaną naszym kremem różanym teraz możemy przykryć górną częścią. To może chwileczkę poczekać, a teraz zajmiemy się polewą czekoladową. W tym garnuszku już mam 100 ml zagotowanej śmietany 30%. Właśnie wyłączyłem ogień i wrzucam bezpośrednio czekoladę już do gorącej śmietanki i tak mieszam długo, aż się dobrze rozpuści. Już nie ma sensu trzymanie na ogniu, dlatego że tylko to zwiększa prawdopodobieństwo przywarcia czekolady do dna garnka. Jakby ktoś nie wiedział, mój biały piesek Parys. No co, Paśiutuś? Nagrywamy razem ciasto, co? No, Parys szuka wody. No już ci nalewam wody, no masz pieseczku. Czekaj. No. Tak wygląda ciasto przełożone kremem. A tu z kolei jest gotowy ganasz czekoladowy. Już jest prawie wystudzony, za chwileczkę możemy już nakładać go na nasze ciasto. Już jak widzicie, specjalnie przygotowane na kracie razem z blaką, żeby nie było prawdopodobieństwa, że ten ganasz się będzie przelewał. Wystudzony ganasz wykładamy na ciasteczko. Tak samo staram się już dawać na boki. Najmożliwiej jak tylko się da. Ciasto przełożyłem na taką szklaną paterę,
dobrze posmarowane już wszystkie boki, już wygląda to wszystko naprawdę wspaniale. Postanowiłem, że skorzystam z naszej dekoracji, jaką są różowe róże. Wyciąłem sobie taką jedną główkę róży i teraz ją kładę tutaj, na to miejsce. A także porywałem sobie różne płatki różowych róż. Trzy położę na ciasteczku. I kładziemy teraz płatki róż wokół. Patero, nie kręć się, nie kręć. I tak wygląda nasze wspaniałe ciasto w kształcie serca w czekoladzie z kremem różanym oraz płatkami róż na wierzchu. Ciasto wystarczy schłodzić jeszcze na co najmniej godzinę albo dwie godziny, ale jest w sumie na tyle dobre, że można jeść od razu. Jeżeli ten przepis Wam się podobał, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Kuchnia Filipa, a także do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, nazywa się także Kuchnia Filipa. Ja za dzisiaj już bardzo dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Zakochanych i widzimy się kiedy indziej. Do zobaczenia.